klub Toyowo zmienia swoją lokalizację. Dzisiaj, 21 stycznia, odbyło się wielkie świętowanie, a raczej pożegnanie klubu i klubowiczów z lokalem przy ulicy Grunwaldzkiej 106. Dzisiaj się żegnamy, ale nie chcemy, aby to pożegnanie było smutne. Dlatego Fundacja Kobieca Przystań zakupiła składniki. Pani Bożenka upiekła ciasto, pani Grażynka upiekła ciasto i tutaj Ewa piosenkę przygotowała, także ze śpiewem, z uśmiechem na ustach. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to miejsce, za te 7 cudownych, wspaniałych lat, za te przyjaźnie, znajomości, no i za tą rodzinę tak naprawdę, którą tutaj udało nam się stworzyć. Także mamy akordeon, Marian zagra, idziemy pożegnać też naszych sąsiadów, podziękować im za tą współpracę, za tą pomoc, którą nam okazali. No i trzymamy kciuki za ich biznesy i życzymy im wszystkiego dobrego. Jednocześnie zapraszamy wszystkich również do naszej nowej siedziby na ulicy Piłsudskiego 72. A jak seniorzy, którzy tworzyli to miejsce, będą je wspominać i co sądzą o nowej lokalizacji? Ja to miejsce wspominam bardzo, bardzo dobrze. Ja właściwie nie mam od początku przez 6 lat, ale kiedykolwiek tylko tu weszłam, to ja nie wiem, czy te mury, czy te panie prowadzące, czy ludzie, którzy tu przychodzą, no naprawdę tu się czułam bardzo dobrze. Spotkałam ludzi, z którymi się mogłam podzielić tym, co miałam, zabrać tyle, co dla siebie, a jak mi coś nie pasowało, no to potrafiłam w jakiś sposób gdzieś tam zakręcić, coś zrobić i tak po prostu. Ale jak człowiek jest otwarty, idzie z otwartością gdziekolwiek, to pozabiera to, co najlepsze, a to, co złe, zostawi, wywali i tak dalej. Także to miejsce, ale myślę, że następne będzie jeszcze lepsze. Bardzo dobrze wspomniałam. Dużo mi kierowniczka pomogła i ten klub do życia dojść, bo problemy rodzinne, do życia dojść i bardzo lubiłam tu szyć. Strasznie, bo ja jestem tak trochę krawcową, no to dużo tu szyłam i bardzo. Dziewczyny fajne są. Koleżanki fajne, dużo pomogły, kierowniczka też, no tak, to bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze wspominam. Zobaczymy, jak będzie na nowym miejscu, czy mi nie będzie żal tego starego. No ale trzeba iść do przodu i trzeba zobaczyć, jak będzie na nowym miejscu. Na pewno tam będzie lepiej, bo jest większy lokal, będzie więcej miejsca na nasze zajęcia, na tańce, na gimnastykę, na rękodzieło. Tym, czym się zajmujemy, na puring, który bardzo lubię i bardzo mi się podoba. Pierwsze kroki stawiałem tutaj, no i tutaj właśnie od Antosia nauczyłem się grać. No i co prawda tam jeszcze mam jakieś braki, jak to normalne, bo bardzo późno nauczyłem się grać, mając 35 lat na gitarze. No ale tutaj były naprawdę warunki piękne, tu żeśmy szlifowali pierwsze początki, a przenosimy się do nowego lokalu, gdzie jest naprawdę olbrzymia powierzchnia i tam wydaje mi się, że akustyka będzie dużo lepsza zdecydowanie. No i powierzchnia jest olbrzymia, także tam więcej osób będzie mogło uczestniczyć w takich zajęciach. No i nawet jak będą Dzień Kobiet czy coś, prawda, to będzie więcej osób mogło tam uczestniczyć w tym. Także naprawdę pod tym względem to nie ma co porównywać. No, ja bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam. Bardzo się cieszę, że Edytę spotkałam na swojej drodze. Tutaj jest dla każdego, można powiedzieć, coś, co każdy chce. Można przyjść tylko na kawę, a można coś po prostu pracować tutaj. Ja akurat szyję woreczki ekologiczne i to jest taki mój cel, żeby Jaworzno było znane, żeby nie było foliówek, tylko właśnie, żebyśmy stosowali te woreczki. A tak jak mówię, tutaj są takie panie różne, że przychodzimy, porozmawiamy, nie siedzimy w domu, nie narzekamy. Tylko tutaj jesteśmy i tu jest naprawdę taka ciepła atmosfera, ale według mnie to jest też zasługa naszej kochanej kierowniczki. To miejsce wspominam bardzo dobrze, bo tu odnalazłam siebie. Tak po prostu? Tak po prostu. Wyszłam z domu i to dostałam wielką radość. Wśród wszystkich pań, panów, podzieliliśmy się swoimi przeżyciami, swoimi radościami, smutkami i to po prostu odnalazłyśmy siebie. Ciebie po prostu, żeby wyjść z domowego ogniska. No ale do domu też trzeba wrócić na noc się wyspać, żeby być tu szczęśliwym i uśmiechniętym. Od teraz klubowicze spotykać się będą w pawilonie 72 na osiedlu Podłęże. Ponadto w ich klubowym życiu nie powinno się nic zmienić. Dalej będą częścią klubu, gdzie będą mogli dzielić się pasjami, zainteresowaniami czy własnymi wypiekami.